Witajcie kochani, mamy dzisiaj czwartek, czyli 10. dzień vloga. Wczoraj niestety nie nagrałam nic, bo aż byłam na siebie zła, bo jednak vlogmas to vlogmas, ale niestety nie dałam rady. Wczoraj mieliśmy urwanie głowy, bo wiecie, że do 11 musimy zdać wszystkie papiery do Urzędu Pracy. Wszystko trzeba było posprawdzać jeszcze raz, wszystko trzeba było poukładać jeszcze raz, skserować, posprawdzać sumy, czy się zgadzają i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście, jak to ja, nie oddam Urzędowi Pracy ani jednego grosza, więc za pierwszym razem, jak robiłam otwierałam swój sklep, to zrobiłam taki biznesplan, że wydałam co do grosza i jeszcze dopłaciłam ze swoich, żeby nie trzeba było oddawać. I u męża zrobiłam też taki biznesplan i też taki kosztorys, że jeszcze 26 zł, tam chyba 42 grosze dodaliśmy ze swoich pieniędzy, więc nie oddamy nic. W ogóle nawet pani z Urzędu Pracy powiedziała, żeby wydać lepiej więcej, niż potem ludzie na przykład zostawiają 12 zł i to trzeba zwracać. Więc to jest bez sensu. Poukładałam mężowi wszystkie papiery, porobiłam mu ksero. Wczoraj siedziałam do 12 w nocy, jeszcze to wszystko sprawdzałam. No i dzisiaj pojedzie. Znaczy nie jest zadowolony, że jedzie sam, no ale ja mu tam niczym nie pomogę, bo ja i tak tam z nim wejść nie mogę. Więc musi sobie dać radę sam. Pomogłam mu, ale resztę musi zrobić sobie sam. Milagros dzisiaj, powiem Wam tak, obojętnie o której godzinie bym wstała i obojętnie o której godzinie bym Milagros zebrała z łóżka, zawsze biegniemy do przedszkola. To nawet widzieliście ostatnio. Zawsze biegniemy do przedszkola. Ja nie wiem, jak my to robimy, ale my nigdy nie umiemy zdążyć i zawsze Milagros przychodzi, jak oni już jedzą. I dzisiaj to mówię Milagros tak. Ja Milagros, chodź szybciej, bo oni to normalnie już się oblizali po jedzeniu, już jest po jedzeniu. A Milagros tak schodzi ze schodów i mówi, ale ja nie rozumiem, czemu oni się oblizali. No i jej tłumaczę, że wiesz co, oni już są po jedzeniu, już dawno zapomnieli i tak dalej. A Milagros, ale ja nie wiem, o co ci kaman. I ja mówię, no nie, po prostu ona mnie z dnia na dzień, po prostu ja to wszystko sobie gdzieś zapisuję, ale wczoraj na przykład prosiła mi, żeby zrobili porządek. Już wieczorem ja robiłam te papiery i ja mówię, zróbcie porządek, bo u was się można zabić w pokoju. No i Kuba, mówię Kubie, żeby te wszystkie swoje Lego, oni tam mają taką komodę, żeby wszystkie te swoje Lego dał do góry na półkę. No i powiem wam. I nagle słyszę takie ubudu, że ja myślałam, że się dach zawalił i nie wiem, a Kuba miał u góry, wiecie, że mój mąż jeździ motorem i u góry są motory różne takie, różnej wielkości, różnej, nie wiem, marki i różnego rodzaju. Są poukładane motory i Kuba ma taką półkę do ściany, ona jest zamocowana na kołkach i Kuba wchodząc na komodę, chwycił się tej półki. I ja nie wiem, jak to się stało, ale ta półka mu troszkę wyleciała z tych kołków. Trochę mu wyleciała z tych kołków i to wszystko, co tam było, spadło na ziemię. Powiem Wam, Kuba miał minę i oczy jak 5 zeta, bo się bał, że się motory połamały. Ale na szczęście nic się nie połamało. Na szczęście nic się nie połamało, ale... Czekajcie, bo nie wiem, czy ta babka będzie tu wchodzić. Na szczęście nic się nie połamało, ale to wszystko spadło. I ja teraz wołam z dużego pokoju. Nie, nie wchodzi. Ej, co wyście tam zrobili? Możecie mi powiedzieć, co wyście zrobili? A Milagros się odzywa i mówi tak. Ty się lepiej nie pytaj, tylko lepiej od razu tu przyjdź. Powiem, ej, śmiałam się tak, że myślałam, że padnę. Ta jej powaga, ona tak stała z tabletem w ręce, coś tam oglądała i mówi tak, znaczy, mówi, nie widzę ją, tylko słyszę ją i mówi, ty się lepiej nie pytaj, ty lepiej od razu tu przyjdź. Jakoś tak, ale powiedziała to z taką powagą, że ja się tak śmiałam, że nawet jakby się te motory połamały, to bym je chyba pokleiła. Po śmiechu była kupa. Dobra, odezwę się do Was potem. Zobaczymy, co tam jeszcze ogarnę i się do Was odezwę. Pa, pa.
jeszcze byłam, bo tam musiałam dokupić pewien towar i pojechałam wczoraj i zobaczyłam piękne sweterki. Pokażę wam, ale mój mąż uważa, że są obrzydliwe. Zobaczcie, ale ja uważam, że są piękne. Zobaczcie. Ten jest taki zapinany na dwa takie guziczki. No ja uważam, że on jest śliczny. To jest taki dłuższy sweterek. On mi mówi ani to kiecka, ani sweterek. A on się nie zna. A drugi, ten mi się chyba bardziej podoba. Zobaczcie, to jest taka, można powiedzieć, że to taki dłuższy, bo tutaj to jest zaginane, dłuższy sweterek. No ja uważam, że to jest śliczne. No ale mój mąż wczoraj skwitował. Wiesz co? Ja nie wiem, ty gustu nie masz? Ja mówię, no patrząc na ciebie, to chyba mam. On mówi, no to chyba tylko w tym jednym przypadku. Normalnie se pochlebia. Ale ten, no naprawdę tak mi się podobają te sweterki. No są po prostu śliczne. Tu są cztery rozmiary. I tu są cztery rozmiary. Tylko te są chyba mniejsze niż te. Naprawdę tak mi się podobają. Jak dla mnie są piękne. Właśnie myślę, że Milagros nie wziął i nie spróbował. Ale zobaczymy. Dobra, to na razie, pa pa. Ja, kochani, czekam na Milię, na Mila, Mile, przyjdzie z moją teściową. Zaraz do domu szybko pojedziemy zjeść jakiś obiadek i jedziemy na, mam dla dzieci niespodziankę. Pokażę wam potem. One oczywiście wiedzą, że jedziemy gdzieś, ale nie wiedzą gdzie. Mam dla nich niespodziankę. Moja siostra kupiła bilety na takie Mikołajki. Fakt, że Mikołaj już był. No, ale kupiła bilety na takie Mikołajki. Podobno jest tam pięknie i w ogóle jak z bajki, więc zobaczymy. Wezmę swój duży aparat ze sobą. Jeszcze porobię zdjęcia, bo tutaj w telefonie mam małą kartę, więc mogę się nie zmieścić. Ale wezmę ze sobą aparat i zobaczymy, jak to będzie. O, za 15:05 umówiłyśmy się pod tym, że lokalem. I zobaczymy, jak tam będzie wyglądać. Dzieci wiedzą, że jedzą, że jadą, ale nie wiedzą gdzie. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, widzę się z wami później. Pa, pa. A my jedziemy na niespodziankę. Ja mam włosy dzisiaj zrobione. Sukienkę mam. Jak to być szopy? Jak tylko spadł pierwszy śnieg, a z kalendarza, gdzie pisze grudzień, wyrwaliśmy szóstą kartkę, w ten czas przyjeżdżam jako ważny gość. Wiem, że czekają na mnie i mali, i dorośli, a wszyscy z nadzieją na słodycze. Już, już, za chwilę się spotkamy. Dzień dobry. O, chyba wszyscy są w szoku, bo dzieci chyba... Bo jest taki dzień, gdy spełni się każdy sen.
Byłaś? U Mikołaja? Po co to otwierasz? Tu ja dostaliśmy takie z Oriflame mydełko, gąbka dzieci dostały i takie, nie wiem co to jest, serwetki, Kuba mówi. Tam dzieci mają paczuszki i było fajnie, nie? No, tak. Mi się bazylii najbardziej podobał, a wam? Powiedz co za te a, Kuba. Dobra, kochani, ja już kończę ten filmik na dzisiaj. Milagro, zostaw to. Kończę filmik na dzisiaj. Muszę go wrzucić, obrobić i tak dalej. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. I co? I widzimy się jutro. Pa, pa!